zobaczcie, ile pomarańczy. Jakiś czas temu pokazywałam Wam to drzewo, to było całe w zielonych. Teraz już się zaczynają robić pomarańczowe. Zobaczcie, ile. Zawsze właśnie w okresie takim blisko grudnia to drzewo ma owoce. Jest całe w pomarańczach. Te pomarańcze są przepyszne, są bardzo słodkie i z nich sok jest po prostu niesamowity. Nie jest tak łatwo oberwać. Mam. Zobaczcie. Szkoda, że nie możecie tego poczuć. Zapach jest niesamowity. Pomarańcze mamy, możemy jechać dalej. Ups. Aha. Na zimę jest. To nic. I zaparkowane. Możemy iść do domciu. Ale pogoda jest super, cieplutko dzisiaj, rewelacja. Czas na mycie, ale zapach, czujesz? Niezły. Ale to jest to, zobaczymy. Naturalny, nie wiem czy organik, bo jak ale to? Ale nie jeżdżę jakoś blisko. U nas dużo nie ma, takich dużych ulic blisko, no ale wiecie jak to jest ze smogiem. Smog zawsze jakiś jest, więc może niekoniecznie organik, ale gdzie teraz macie organik? Niby organik, ale wiecie jak to jest, powietrze wszędzie zanieczyszczone, gleby zanieczyszczone, więc niby organik. Przynajmniej bez nawozów i oprysków. To jest pewne. Nie wiem gdzie masz szczotkę. Masz szczotkę? No to szuruj. Szoruję. Szczotką musisz to szurać? Nie wiem, ale... Samą ręką i wodą to wypłukać, bo tych skórek i tak nie jemy. Oczywiście, że nie, ale będę wyciskać ten. Będę wyciskać... Sok będzie ciekł. Sok, więc nie chciałabym, żeby to... Żeby to było no dobra. Jakieś bardzo, bardzo brudne. Zapach na całą kuchnię. Za chwilę będziemy to wyciskać. Ona czyści. Pomarańcze, ja Wam pokażę amerykańskie dekoracje. Tylko tyle, nie śmiejcie się. Będzie więcej, ale dzisiaj tylko tyle. To są pierwsze zawieszone dekoracje w tym roku. Płot tutaj. Oczywiście dekoracje można zawiesić na patio, bo jak powiesicie na zewnątrz budynku, to oczywiście się przydolą. Jeżeli chociaż wbijecie jednego gwoździa na zewnątrz, to zaraz przyjdą i będą płakać. To żeście narobili, psujecie budynek. Tak to wygląda. Zabieramy się za wyciskanie. Coraz bliżej święta, coraz bliżej święta. No. Zapach pomarańczy, kojarzy ci się ze świętami? Nie, no coś musiałem powiedzieć, no i zaśpiewałem. A, zapach. Bo mi się kojarzy, zapach pomarańczy mi się kojarzy ze świętami. Dobra, wyciskamy. Nie są takie wcale... Twarde, mięciutkie. Tak? Kolor był taki jeszcze jakby niedojrzały. Ale naprawdę, to drzewko z tymi pomarańczami. Pokaż. Jedne z lepszych. Z lepszych. No. To prawda. Zobaczcie, jak ładnie wyglądają w środku. Soczyste. No, to drzewko jest zarąbiste. Co roku bierzemy stamtąd pomarańcze. I smak tego soku jest po prostu rewelacyjny. Piłem wiele soków pomarańczowych, ale ten sok to bije wszystko na głowę. Wiesz, no w Mother's można kupić o taki sok wyciskany. No. Z
takich właśnie świeżych, pamiętasz? Mają taką maszynę, wrzucasz świeże pomarańcze i po prostu robisz sobie sok, ale jest po prostu bardzo drogi. $20 za butelkę. Tak, $20 za butelkę, ale no jest inny smak niż sok, który kupicie w sklepie. Kompletnie inny smak takiego soku wyciskanego, czy właśnie w sklepie Mother's, czy tak tutaj sami wyciśniemy. Naprawdę, próbowałem wielu marek, próbowaliśmy i organik, i jakieś naturalne, i ble, ble, ble. I naprawdę takiego smaku nie ma jak właśnie wyciśnięty świeży. No po prostu nie mogę trafić takiego soku. A piliśmy różnych marek te soki i naprawdę ciężki temat, żeby upolować ten właśnie smak. No niby piszą 100% soku z pomarańczy, ale jednak zawsze jest taka wodnistość. Sztuczny ten sok taki, nie ma tego smaku takiego jak te pomarańcze mają. Pamiętasz ten sok, co ostatnio kupowałam w Trader Joe? Jest zbliżony, ale mimo wszystko nie jest to to samo. Zaraz będziemy pić świeżutki sok z pomarańczy. Ciekawe, czy będzie słodki. Bo pamiętam, że te pomarańcze, one są bardzo słodkie, jak są dojrzałe. Normalnie jak miodzik. Nie wiem, czy mi się uda. Trochę będzie z pulpą. Ale to nic nie szkodzi. Moim zdaniem. Wow. Piękny. Jeszcze smak. Naprawdę bardzo dobry. Nie za słodkie, nie za kwaśne. Po prostu pomarańcze już są dojrzałe. Jak dla mnie. Sam raz. Dobrze. To przygotowuj drugi dla mnie. I będziemy pić. Tylko tyle? Wystarczy ci. Oszalałeś? No dobrze, dorobił ci. Nie wiem, czy to widać. Dobrze. Zobaczcie, jakie hologramy na samochodzie. Jest to samochód odrestaurowany jakieś 2 lata temu, ale zobaczcie, jaką polerkę ktoś zrobił, czyli no ktoś. Warsztat, który malował ten samochód. Widzicie te hologramy? Cały samochód jest w hologramach. Kamera tego tak nie oddaje, ale tragedia. Ktoś użył agresywnej pasty i futra i myślał, że będzie ładnie tak zwane, jak to mówią tutaj, shiny, czyli błyszcząco, i samochód jest piękny, błyszczący do oddania klientowi. Ale później idziecie sobie, słońce pada i mówicie, co to ku jest? I zobaczcie, takie jest malowanie w Stanach samochodów. Malowanie jak malowanie, ale wykończenie. Pewnie dużo było wytrąceń na lakierze po malowaniu, jakichś cyfków. No i żeby to ładnie wygładzić, to futro, pasta agresywna, 5 minut i robota zrobiona. Taka robota to normalnie mnie lekko denerwuje, że takie coś oddają klientowi. A później przychodzi taki pan Amerykanin i mówi, ale shiny, to jest to, good job. No ale zobaczcie, jaki jest good job. Cały bok, tu gdzie słońce pada, hologram na hologramie. Zobaczcie, tragedia. Zobaczcie, jakie dekoracje już mają. Widzicie? Wow. Mają ludzie fantazję, nie? Mamuśka robi dzieciom zdjęcia. Tutaj kolejni na lewo. Ci to są dobrzy z tymi dmuchanymi. Niezłe, nie? Zrób zdjęcie. Już. Dobra, Mikołaj w łóżku, zobacz. No. Ale nakupili tego dmuchanego. No. Oczywiście nakręcimy. Otworzę okno i zrobię zdjęcie również. Ale w miarę ładnie widać było. Rogi.
Chyba tutaj sąsiedzi się prześcigają, kto ma ładniejszą dekorację. Ale czadowe. No. Ale czad. Rewelacja. Rewelacja. Czadowe. Szykują się chyba do konkursu. Być może. My tu jeszcze wpadniemy, bo może więcej sąsiadów będzie miało. Tu widzę jakiś tam jest mały, no, ale jeszcze nieoświetlony. Wow, cały trawnik. Więc my tu wpadniemy, mamy blisko 5 minut od domu. No. To jeszcze szykują, widzisz? Aha. Podłączają. Przez te 4 dni, co mieli wolne teraz, tak, to wszystko pewnie powstało. No. Dobrzy są. No. A tu mamy widok taki piękny. Zjeżdżamy z góry i piękny zachód słońca. I palmy, nie? Przebijające się. No. Też on nieźle cały ten. No. To jest ładne. O, tak bym chciała u nas zrobić. Ale nam nie można. Tutaj też mają nieźle to porobione. No. Jeszcze robią, ustawiają. Dopiero się zaczyna. Dopiero się zaczyna, tak. To jeszcze w lewo pojedziemy, tam coś widziałem. Mhm.